Angeliko, od zeszłego roku koncerty w ramach festiwalu bachowskiego, Świdnickiego Festiwalu Bachowskiego, odbywają się także w regionie, chociażby w Kościele Świętej Jadwigi w Walimiu. Jak to się stało, że koncerty trafiły tutaj do Walimia? Wszystko tak naprawdę zaczęło się od jednej rozmowy mojej z panią Bożeną Kuźmą, wicedyrektorką Świdnickiego Ośrodka Kultury, z którym jestem wieloletnio związana przez alchemię teatralną, ale także emocjonalnie. I podczas jednego z takich spotkań alchemii teatralnej pani Bożena powiedziała: słuchaj, a co ty na to, gdyby festiwal bachowski zaistniał w tej twojej pięknej gminie, w której mieszkam od 20 lat, i wykorzystalibyśmy te krajobrazy i piękne budowle sakralne. Więc oczywiście pomysł uznałam za świetny, ale żeby go zrealizować, potrzebowałam jeszcze ludzi o otwartych sercach i umysłach. Na szczęście udało mi się na takich trafić. No w Walimiu dostatek jest takich ludzi. I potem wystarczyło tylko doprowadzić do spotkania dyrektora festiwalu, pana Jana Tomasza Adamusa, z wójtem naszej gminy, panem Adamem Hausmanem. We wszystkim pomagała mi bardzo pani Michalina Bienkiewicz z kapeli Krakowiensis. To spotkanie okazało się być bardzo owocnym, bo w zamiarze mieliśmy taki pomysł, marzenie o zorganizowaniu jednego koncertu w kościele w Michałkowej, połączonego z takim piknikiem, śniadaniem na trawie, a finalnie skończyło się 6 koncertami w pierwszej ubiegłorocznej edycji. Pani Angeliko, ale to nie jest jeszcze koniec tej arcyciekawej historii. Są jeszcze nuty. Taki był właśnie początek, a potem przyniósł on ciąg niezwykłych zupełnie zdarzeń, bo kiedy już było pewne, że tak wielka impreza o tak dużym prestiżu artystycznym jak Festiwal Bachowski trafia do nas, wtedy jeden z mieszkańców naszej gminy odnalazł mnie i powiedział, że ponieważ kojarzył mnie z tą osobą zaangażowaną w organizację festiwalu, bo byłam rozemocjonowana, przeżywałam to bardzo, że ta impreza do nas trafia, więc mówiłam o niej dużo, zachęcałam mieszkańców do uczestniczenia w koncertach, więc akurat zgłosił się do mnie ten mieszkaniec z informacją, że jest w posiadaniu 4 zeszytów z nutami, z symfoniami Haydna, pochodzących z XIX wieku, które zostały odnalezione w pamiątkach po panu Filipie Rozbickim, czyli pierwszym powojennym organiście z tego właśnie kościoła. Ja się domyślam, że pan Filip pewnie te nuty zastał w tym kościele ewangelickim i wyobrażałam sobie, że one musiały zabrzmieć przed 200 laty w tej właśnie świątyni. Ten mieszkaniec miał tylko takie jedno marzenie, pragnienie, żeby tym nutom nadać drugie życie. No i wtedy wpadł mi do głowy taki pomysł, że koniecznie trzeba je pokazać panu Janowi Tomaszowi Adamusowi, dyrektorowi Festiwalu Bachowskiego, te nuty, no i żeby jego muzycy z kapeli Krakowiensis zagrali u nas w kościele właśnie z tych nut. Oczywiście moja naiwność była daleka, ponieważ działo się to chwilę przed pierwszą edycją ubiegłoroczną, przed pierwszym koncertem tego festiwalu. No i chciało mi się, żeby to tak natychmiast się wydarzyło. Natomiast pan Jan rozumiał mój entuzjazm, ale takim jednym, krótkim, konkretnym, wymownym zdaniem powiedział: okej, robimy to, ale w przyszłym roku. No i tym samym dokonało się. W tym roku, 22 lipca o godzinie 20, właśnie w tym kościele po ponad 2 wiekach wybrzmiały symfonie z tych samych zeszytów, odegrane w tym samym miejscu, w wykonaniu niezwykle utalentowanego Aleksandra Mocka i Elizy Pawłowskiej, ponieważ to były symfonie zagrane na 4 ręce, na bodajże 18-wiecznym pianinie. Przeżycie dla mnie niezwykłe. Świadomość, że jestem świadkiem tego, że historia zatacza swoje koło, jakaś klamra się domyka, było nieprawdopodobne. I kolejna niezwykłość tuż po koncercie
rozmawiając z uczestnikami tego koncertu, a kościół był wypełniony po brzegi, okazało się, że te emocje również dotyczą nie tylko mnie, ale jeszcze znacznej rzeszy ludzi, że bardzo dużo osób przeżyło ten koncert, bo wśród nich, w tych rozmowach się okazało, byli też tacy, którzy uczestniczyli w koncertach w ubiegłym roku i słyszeli tą naszą zapowiedź o odnalezionych zeszytach, o tym, że planujemy w przyszłym roku odegrać tę symfonię z tych zabytkowych zeszytów i naprawdę czekali na ten koncert. Pewien pan, który przyjechał specjalnie z Małopolski na ten koncert o wykształceniu muzycznym, mówił, że był ciekawy, jak muzycy sobie poradzą z tymi symfoniami, ponieważ one są bardzo trudne w przygotowaniu, ale w jego ocenie poradzili sobie mistrzowsko i był zachwycony tymi doznaniami. I w ogóle to, co się działo przed koncertami, po koncertach, te spotkania, rozmowy o uczuciach, o emocjach, o tym, jaki był odbiór danego koncertu, ta integracja społeczności lokalnej, bo z koncertu na koncert coraz więcej mieszkańców naszej gminy przybywało. W ogóle frekwencja w tym roku była znacząco wyższa niż w ubiegłym. Już w ubiegłym roku wydawało mi się, że jest bardzo dużo ludzi, a w tym roku okazało się, że może być ich jeszcze więcej. No i te spotkania po koncertach udowodniły, że wiele ludzi wróciło do nas, że wiele ludzi odkryło też naszą gminę, że ludzie z Małopolski, ludzie z Mazowsza, nawet z Mazur przyjechali w tym roku na wakacje do nas, ponieważ w ubiegłym roku odkryli Góry Sowie. Czyli promocja gminy ogromna, do tego uwrażliwienie na muzykę, no i ta integracja społeczności lokalnej i jakby wpływ na rozwój kulturalny naszej gminy, to są takie wartości dodane, nieprzecenione, związane też z festiwalem. W tym roku pan wójt Adam Hausmann ponownie wręczył panu dyrektorowi Janowi Tomaszowi Adamusowi pięknie oprawioną stronę tytułową z kolejnego zeszytu z symfoniami, więc tym razem na ostatnim koncercie, który się odbywał w tym roku w Olszeńcu, w kościele, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z przełomu XII i XIII wieku, zupełny unikat, który zachwycił melomanów z całej Polski, a nawet z Europy, wręczył kolejną stronę tytułową z tych zeszytów, więc mamy pretekst do spotkania za rok. I jak tylko Pan Bóg pozwoli, to spotykamy się w lipcu znowu na festiwalu bachowskim w Górach Sowich, tym razem na trzeciej edycji i serdecznie wszystkich Państwa już w tej chwili zapraszam na to wydarzenie muzyczne. Panie Pawle, 22 lipca w Walimiu obfitował w wiele niespodzianek. Nie dość, że przepiękny koncert w kościele świętej Jadwigi, to tuż obok kościoła odsłonięta została tablica barona von Zedlica. Skąd pomysł na tą tablicę z kolei? Pomysł na odsłonięcie tablicy i wspomnienie, że tu właśnie w kościele są pochowane szczątki barona, rodził się w głowach wielu mieszkańców, krążył po Walimiu i nam udało się go zrealizować. A skąd ten pomysł? No jak wiemy, baron jest uznawany za twórcę matur. Matury mamy do dzisiaj i chcieliśmy właśnie to wspomnieć tutaj tą tablicą, że w Walimiu taka persona spoczywa i jako taką właśnie ciekawostkę zaprezentować szerszemu światu i żeby stała się to również atrakcja turystyczna regionu wałbrzyskiego, jak i też i samego Walimia. Bo wszyscy wiedzą o tym, że baron urodził się w Czarnymborze, ale nie wszyscy wiedzą, gdzie został pochowany. Teraz już wiemy. No właśnie tą tablicą chcieliśmy, żeby zostało to zapamiętane, że tutaj baron spoczywa i żeby na nowo nie umkła ta wieść, bo jak wiemy, mieszkańcy przedwojennego Walimia dokładnie wiedzieli o tym, kto tutaj spoczywa w
kościele i po tych kilkanaście lat temu zostało to w mediach szeroko ogłoszone, że taka historia tutaj wiąże się z Walimiem. No, chcieliśmy, żeby nie umarła ona z powrotem, jednak no, nie było to tak bardzo łatwe, ponieważ zabrało nam to 3 lata czasu na uzgodnienia, pozwolenia i konsultacje. I konsultacje, tak. I wspólnie z 6 mieszkańcami gminy Walim udało nam się od samego początku do końca, bo jest ona również i zrobiona, i zaprojektowana, napisana, przetłumaczona, wkopana przez nas, sfinansowana przez 6 mieszkańców z gminy Walim.